Walowe Radio Opole, a ze mną wyjątkowy gość na kanapie Bartek Królik. Cześć! cześć! Cześć, witam. Strasznie mi miło, że zdążyłeś się dla mnie na chwilkę na ten wywiad. Wiem o tym, że od początku dnia jest dosyć intensywnie próby w amfiteatrze przed premierowym występem. No i jak tam poszło? Jak, jak się czujesz, jak wrażenia? Bardzo dobrze poszło, natomiast no, jak zwykle przy, przy, przy tego typu imprezach jest bardzo dużo takich aspektów technicznych, które, które potrafią troszkę wiesz, zamęt wprowadzić w głowie. Ale jesteśmy, że tak powiem, do przodu. No, zaczynam się oswajać ze sceną pomału tutejszą, bo to środowisko jest inne właściwie, jak za każdym razem właściwie się zmienia. Nie? Ta scena jest kompletnie inna i kompletnie inaczej sobie muszę ułożyć swój występ w głowie. E, śpiewasz na premierach e, swój singiel, najnowszy singiel e, Zakochana, do którego w zasadzie 5 dni temu powstał też e, świetny teledysk. Mm. I powiem Ci tak, po pierwszym przesłuchaniu tego singla skojarzyło mi się trochę nawet z takim Daft -punkowym w ogóle brzmieniem. Aha, dobrze. I myślę genialne dobrze. w ogóle, genialne w ogóle eksplorowanie dźwięków. Zresztą Ty już w zasadzie masz 20-letnie doświadczenie w branży muzycznej. No i też Sisters, wiadomo, Wonky tak. One, e, Spoken Love. Mnóstwo tego w Twojej karierze było. Teraz tak. właśnie e, świetna jakby solowa, Płyta w zeszłym roku, no i najnowszy singiel, No, powiem Ci naprawdę fenomenalne brzmienia. Na Maxa trzymam za Ciebie kciuki w koncercie Super. Premier i powiedz mi, jak do tego doszło, że ten utwór powstał i kiedy on powstał? Wiesz co, ten utwór powstał całkiem niedawno, jest świeżutki. Natomiast, wiesz, ja nieprzerwanie, tak jak wspomniałaś, nieprzerwanie jestem w procesie od 20 lat, a teraz jeszcze przeżywam, jak to nazywam, urodzaj wieku średniego, więc wysypują się ze mnie naprawdę bardzo różne pomysły i akurat w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę zamknąć ten etap takiej klasycznego podejścia do Rytmen Bluesa i do muzyki, i pójść troszkę w stronę współczesnych brzmień, które to dzisiejsze współczesne brzmienia korzystają z muzyki lat 80. i 90. Z tego przełomu. I ta zakochana właśnie taka jest. Ona przypo, przypomina nam troszeczkę o George'u Michaelu, troszkę właśnie Daft Punk, który też jest taki french touchowy Michael i Jackson. lubi... Michael Jackson. Michael Jackson, tak samo Who Is It na przykład. Mm -hmm. I zresztą ten teledysk nawiązuje, jest, jest takim tak zwanym follow-upem w ogóle do tych, do tych czasów i do tych historii, które są tak naprawdę ponadczasowe i dość klasyczne. Wiesz, historia y, romansu, który przeradza się w miłość, która jest no, nie do końca szczęśliwa i lekko pikantna, bym powiedział, wiesz, więc, yy, no, więc y, no, to, jest, to są fajne takie zabawy, no, że tak powiem. Ja lubię się bawić y, muzyką i, i, i zawsze byłem eklektyczny, moje płyty zawsze były... Przekrojowe stylistycznie. Nigdy po prostu nie, nie byłem taki koniunkturalny, że wiesz, robię po prostu ciągle to samo albo, albo, albo rzeczy bardzo podobne do siebie. Po prostu zanudziłbym się. E, a poza tym chcę w pełni wykorzystywać po prostu potencjał swój i, i, to, i, tą, i, i ten właśnie urodzaj wieku średniego, który mnie dotknął. Na stare lata. Ale to jest rewelacyjne, wiesz, jak eksplorujesz muzykę, i, i jakby ja cię obserwuję od tych 20 lat. Ja miałam wówczas 10 lat, gdzie jarałam się w ogóle twórczością, wiesz, C Stars i, i, i to były takie początki mojej zajawki na muzykę i jakby też doświadczania różnych stylistyk muzycznych, które, które były widoczne właśnie w tych kompozycjach wszystkich, więc w zasadzie to mogę Ci teraz na antenie bardzo podziękować za to, że też się przyczyniłeś bardzo do mi jakiegoś miło. takiego mojego no rozwoju, mega. wiesz, muzycznego. Wspomniałeś o telenie. Który właśnie jest w takim fajnie, fajnym duchu utrzymany. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej na temat samej wiersz genezy, powstawania tego teledysku, idei? Czy to, czy to był Twój pomysł, czy, czy też sztab ludzi nad tym pracował? No, ktoś tam pracował, i do, dlaczego akurat takich ludzi dobrałeś sobie do współpracy? Tak się świetnie złożyło, że moją najlepszą przyjaciółką życia jest moja żona, która po prostu lubi rzeczy takie same jak ja, muzyczne. I mamy te same inspiracje, i w ogóle ona jest, ma taką smykałkę artystyczną i artystowską. Jest po prostu świetna w różnych, w różnych tam dziedzinach. I ona po prostu wpadła na ten pomysł scenariusza do teledysku, żeby zrobić po prostu ukłon w stronę Michaela i w stronę George'a Michaela, w stronę tych historii, tych czasów. No i to się świetnie wpisało w konwencję rzeczy, które zaczynam w tej chwili robić. A to są rzeczy właśnie już bardziej elektroniczne też przekrojowe, pośród których właśnie będą bardzo różne odcienie elektroniki, mniej lub bardziej współczesnej. Zanim sobie porozmawiamy o tych odcieniach elektroniki no to teraz już najnowszy utwór Bartka na antenie Radia Opole, a my zaraz powracamy oczywiście z rozmową. No i ja chciałam troszkę porozmawiać też Bartku w tym kolejnym wejściu o tym, jak to jest eksplorować tą elektronikę, o której już wcześniej wspomniałeś i czy twój nadchodzący nowy materiał, o którym też na backstageu wspomniałeś, że jest i jest go dosyć sporo, będzie właśnie zmierzał w tym kierunku? Rzeczywiście tak będzie. Ja bardzo lubię różnorodność i nie lubię się nudzić. Muzycznie szczególnie. Jako producent mam, wiesz, bardzo dużo narzędzi, które, które, które mogę wykorzystywać i które są zabawkami po prostu. Ja lubię się bawić. I jeszcze mam z kim się bawić, wiesz. Przez, przez, te wiele, przez, przez te lata znalazłem naprawdę grupę fajnych ludzi, którzy mnie wspierają w tych zabawach. Między innymi Marek. Między innymi Marek Piotrowski, dokładnie. No i, i będzie, będzie rzeczywiście ta elektronika. No jakby taki był mój plan. Najpierw chciałem zamknąć ten taki klasyczny etap, że tak powiem, jakby podsumować pewien etap mojego życia i, i jakby nagrać, nagrać muzykę tą, od której zaczynałem swoją przygodę, że tak powiem, czyli około Sistersowe klimaty. Mhm. To była najbardziej bliska muzyka mnie, że tak powiem. Po to, żeby przejść później jakby w, do czasów współczesnych, nie? czyli do elektroniki właśnie. Dzisiaj elektronika rządzi na świecie. I jest taka progresywna, to jest młoda scena w ogóle, więc no, ja mam uszy, wiesz, królicze, wydatne, że tak powiem. I po prostu słyszę, co się dzieje na świecie, i podoba mi się to, i, i ja i jest, jakby płynę z tym strumieniem, i jestem jakby na bieżąco. Także, także będę teraz nowocześniejszy. Rewelacyjnie to słyszeć, chociaż ja jestem Twoją fanką już od 20 lat. Jak słucham Ciebie i mówisz o tym eksplorowaniu, o doświadczaniu w ogóle tych dźwięków elektronicznych, to jestem wysoce ukontentowana, gdyż sama mam audycję set Mek i obracam się mocno w klimatach elektronicznych, zatem naprawdę z niecierpliwością wyczekuję tego materiału. A jeżeli już wspomnieliśmy o Marku, bo też tworzyliście razem świetny projekt Spoken Love, powiedz mi, jak wygląda Wasz proces twórczy, jak to jest, jak się dogadujecie na tej, na tej jakby mm, Takiej stopie, bo można powiedzieć już przyjacielskiej, chociaż też w jednym z wywiadów wspomniałeś, że to nigdy nie była taka mega głęboka przyjaźń. Tak. Natomiast to było takie takie wymiarowo artystyczne, jakieś fajne uniesienie, tak? Jak, jak to no tak, u was tak, tak. działa? Wiesz, co, działa świetnie, muszę powiedzieć, bo z wiekiem, że tak powiem się jeszcze bardziej do siebie zbliżyliśmy pod każdym względem tak naprawdę. Wiesz, przesiąknęliśmy inspiracjami i w ogóle i sobą też, wiesz. Po prostu znamy się jak kosekonie, co tu dużo kryć. I wiesz co? No właśnie, zapytałaś o to, jak, jak, jak nam idzie i jak to, jak to jest. Z, z eksplorowaniem i z, z tą przyjaźnią. No tak jak powiedziałem, znamy się jak łysekonie, pracujemy ze sobą od lat. I wiesz co, od zawsze przyświecał nam jeden cel. Wszystko dla dobra muzyki. Nie? I to była wartość nadrzędna, która powodowała, że nigdy się właściwie nie kłóciliśmy. Nie? Że nawet jeżeli mieliśmy jakieś tam niesnaski między sobą, powiedzmy, to były bardziej ciche dni, że tak powiem, niż jakieś kłótnie. Bo wiedzieliśmy tak naprawdę, co jest największą wartością w tym wszystkim. Nie? To jest to połączenie nas. Wiesz? On jest zupełnie inny niż ja. Mhm. On jest matematyczny, on jest analityczny, a ja jestem z kolei wiesz, taki pomysłowy Dobromir mhm. wiesz, i przynoszę, przynoszę po prostu energię, że tak powiem, nie? wkładam energię. Nie? No I to połączenie daje, daje po prostu fajne efekty. Wiesz. Dzięki temu no, trafiają do nas różni artyści z całej Polski, wiesz, i, i no, mamy na koncie współpracę no, ze skrajnie różnymi po prostu artystami i które to współpracę też nas ukształtowały i bardzo dużo nas nauczyły, bo mogliśmy obserwować nie dość, że wiesz, bardzo różne żywioły mhm. ludzkie. No tak. To jeszcze różne spojrzenia na muzykę. Wiesz, dla, dla każdej osoby co innego jest ważne w muzyce, nie? Jedna osoba wiesz, bardzo dba o wizerunek na przykład, inna o tekst sam, nie? jeszcze inna o produkcję muzyczną. Nie? No więc no, mieliśmy super nauczycieli wiesz, przez ten czas, więc, więc dlatego myślę, że no, nasza muzyka jest wypadową tego wszystkiego, no i wypadkową, że tak powiem. Ale to jest rewelacyjne, że wy się nie zatrzymujecie, o czym rozmawialiśmy również na backstage'u tutaj, że, że, że ten jakby proces u was nieustannie ewoluuje i wy nie zamierzacie się jakby wiesz, zatrzymać i macie masę pomysłów, coraz to świeższych, fajniejszych, o ile da się w ogóle jakby użyć tego słowa fajniejszych, bo każdy ten projekt, za który się nie weźmiecie jest po Maja. prostu majstersztykiem. No i właśnie, kiedy te następne nowości, Bartek? Bo już nie mogę doczekać. Ja też się już nie mogę doczekać i szczerze mówiąc, jak Nasza przygoda z Opolem przeminie, to zaczniemy już się zastanawiać nad kolejnymi rzeczami. Jednak myślę, że wydawanie płyty w tej chwili no nie jest dobrym pomysłem ze względu na cały czas niekończącą się historię covidową. Czyli co, uderzacie Więc w takie singlowe tematy? Po prostu tak jak wszyscy, będziemy mhm. wypuszczać nowe utwory i dalej i będziemy obserwować, co się dzieje i czekać na lepsze czasy. W międzyczasie mamy kilka koncertów do zagrania. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc, bo to jest dla mnie w ogóle nowość, tak jak już rozmawialiśmy. I, i, I to jest jakby kolejny challenge dla mnie, nie? No właśnie, bo jeszcze nadmieni dla słuchaczy, że, że Bartek, no to zawsze byłeś w takim backgroundzie tego wszystkiego, byłeś tak. taką, takim sercem, niewidocznym sercem całych projektów wszystkich. Atakującym pomocnikiem, dokładnie Dokładnie tak. A tutaj a jesteś jest frontmanem. Zresztą w tej, w tej roli, z, jakby wiesz, odnajdujesz się rewelacyjnie, sądząc nawet właśnie po i twoich klipach, czy też właśnie po, po, po twoich rewelacyjnych relacjach z koncertów. Naprawdę jakby wiesz, jakbyś to robił od zawsze, więc tutaj myślę, że, że dobrze ci z tym, że jest, jesteś jednak na tym miejscu frontmana. Jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Zawsze marzyłem o tym, wiesz, jako dziecko w ogóle, wiesz, z desodorantem przed, jak wszyscy artyści praktycznie, przed lustrem, wiesz, śpiewałem i udawałem Michaela Jacksona i innych. Tak. Także cieszę się, że, te, że teraz mogę to, mogę to robić. Natomiast, no, challenge'ów jest bardzo wiele i ten świat jest bardzo złożony, o czym sobie mm -hmm. nie zdawają sprawy, nawet mając już na koncie, wiesz, letnią pracę w tym showbiznesie, no, w tym biznesie muzycznym. Jakby cały czas mnie coś zaskakuje, nie? Więc, więc fajnie. Ja lubię, lubię to, że, że coś się dzieje, że, że nie ma stagnacji i że mogę odkrywać zupełnie nowe rewiry. I też scena się zmienia. Podoba mi się to, że bardzo się wszystko rozwinęło. Wiesz. I technika, technicznie na przykład posunęliśmy się mega do przodu. Dzisiejsze występy są o wiele lepsze, na wiesz, o wiele lepszym poziomie. Wizualnie, o wiele lepsze są. No, zresztą y, dowodem na to jest to, że, że wszyscy chodzą na te festiwale, wiesz? I te festiwale są naprawdę na bardzo wysokim tak, poziomie, na dostają nagrody w ogóle. Mhm. Także no, bardzo się cieszę. Jeszcze tylko to, czego nam brakuje, to, to no, muszę to powiedzieć, mimo że jesteśmy w radio, ale muszę powiedzieć, że no. wsparcia stacji radiowych, ponieważ mhm. sam internet nic nam nie daje, bo w internecie giniemy wszyscy artyści debiutujący, ale nawet gwiazdy, wiem, że gwiazdy mają z tym problemem, że, że wielkie stacje, te największe, które mają największy wpływ wiesz, na rynek, po prostu no, dość niechętnie jednak zaglądają do, 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 do tego, co robią artyści. Nawet ci, którzy zweryfikowali swoje miejsce na scenie nie? i którzy są po prostu dobrzy nie? w tym, co robią. To myślę, że bardzo dobrze, dobrze że o tym mówisz, bo, bo wiele osób, myślę, że nie do końca sobie to uświadamia, jak ciężko jest debiutować w zasadzie na scenie po 20 latach doświadczenia. Ktoś by pomyślał, że to jest jakby wiesz, no, jak się tak może zdarzyć, a jednak się może zdarzyć. W każdym bądź razie ja na maksa trzymam za ciebie kciuki w koncercie premier tegorocznych i oczywiście trzymam kciuki za dalsze projekty, które z pewnością będą naprawdę rewelacyjne. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na ścieżce radiowej, a i może i nie tylko. Bardzo, bardzo bym <laughs> chciał i dziękuję za zaproszenie w ogóle. Także no, bardzo się cieszę. Było mi przemiło, moim gościem był Bartek Królik.